Dobra, niestety będą cięcia, bo nagranie się jakby skończyło, więc wracamy do pytań. Dobra, w ogóle zobaczcie, co w pracy dostałem. Dla najlepszego pracownika. Nie, no żartuję, wszystkim dają. Po prostu jak masz urodziny, to dostajesz takie owoce. Kiedy ta pyta o najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa, czyli. To była operacja, kiedy leżę na stole operacyjnym i nade mną pochylają się lekarze, a ja jakby widzę siebie, gdzie mam otwartą ranę w kształcie mm, takich drzwiczek. Najśmieszniejsze jest to, że nie wiem skąd to wiedziałem, ale kiedy już byłem na tyle świadomym dzieckiem, że no, jakby poukładałem sobie to wszystko, okazało się, że na mojej nodze rzeczywiście jest taka mm, blizna w kształcie... Tych drzwiczek, więc skąd mi się wzięło to wtedy, kiedy byłem pod narkozą, nie wiem. Nie chcę tutaj jakichś piskowych teorii snuć, no ale możliwe, że unosiłem się nad swoim ciałem, może było jakieś zagrożenie życia. Po prostu takie jest moje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa. Książka, która zmieniła coś w twoim postrzeganiu świata lub najbardziej wstrząsnęła dotychczasowymi poglądami. Mówiłem już wcześniej. Nie mam takiej książki ogólnie. Książki o umowie o ciała o pewności siebie, samorozwoju. Do pewnego stopnia mi to pomogło, no ale później zrozumiałem, że tak naprawdę ten samorozwój może też przynieść tyle samo szkody, co pożytku, więc po prostu wyluzowałem, odpuściłem sobie to, nie mam swojego góru, staram się sam być dla siebie jakimś tam wyznacznikiem pracować nad sobą na tyle, na ile mogę, jeżeli chodzi o intelekt i fizykę. I jeszcze Edyta pyta, lubisz koty, a psy? Znaczy koty, wcześniej kotów nie lubiłem, dopiero jak tego łobuza tutaj poznałem, to e, polubiłem go bardzo. Psy zawsze na propsie, a kot od niedawna. Dobra. Pozdrowienia z Przemyśla, Edyta pisze. Dzięki, pozdrawiam również. Muzyki szept, o jest, dziś, o jest dzisiaj co oglądać, dwa filmiki, dobry tytuł książki, zwrócę uwagę na, na nią. Co do pytań, dlaczego założyłeś kanał na YouTube i jaką muzy jakiej muzyki słuchasz? Kanał założyłem, ponieważ chciałem być, chcę być sławny, chcę mieć kobietę, może się udają poznać przez kanał. Eee... Nie no, założyłem, bo chciałem sprawdzić, czy w ogóle... Chciałem zobaczyć, jak to jest. Oglą oglądam tych ludzi i mówię, kurczę, zobaczymy, czy to jest fajne, czy to jest proste, czy to jest trudne, czy mam coś do powiedzenia, czy moje poczucie humoru kogoś śmieszy. A też fajnie było wysłać link później e, do brata i siostry, żeby też zobaczyli, co u mnie słychać tak naprawdę za granicą. Więc dla sławy, dla pieniędzy. Redhead, pozdrawiam Cię. Pyta, co sądzisz o. Kobietach, które na początku znajomości przejmują inicjatywę. To znaczy zagadują, puszczają oczko, uśmiechają się. Czy ci to pomaga, bo sam jesteś nieśmiały, czy uważasz to za rozwiązłość? I ulubione danie. Dania nie ma. A co do kobiet? Słuchajcie, no w tych czasach wydaje mi się, że to nikogo nie dziwi, jeżeli kobieta może nie tyle zagaduje, ale jeżeli sama wysyła sygnały, bo wiecie, doskonale, że nie trzeba zagadać jako. Pierwsza, żeby nawiązać kontakt z facetem, tak? Czasami wystarczy się uśmiechnąć. Jakby przytrzymać kontakt wzrokowy z nim dłużej niż to jest przyjęte za normę. A facet tylko ma podejść. Skoro już wie, że dostanie pozytywną reakcję, no to tak naprawdę kobieta wyszła z inicjatywą, więc nie mam nic do tego. Dla mnie na pewno jest to fajna opcja, ponieważ nie lubię odrzucenia, chyba jak większość facetów. Kasia Kobiałka, jakie jest Twoje wykształcenie? Aktualnie czym się zajmujesz zawodowo? Co uważasz za swoją największą zaletę i wadę? Wykształcenie, zarządzanie inżynieria produkcji, specjalizacja BHP, a pracuję w fabryce Rolet w Niemczech. Po prostu buduję Rolety do okien. Czyli z moim wykształceniem nie ma to nic wspólnego. Co uważasz za swoją zaletę i wadę? Zaletę na pewno. Kurczę, no jestem normalny. W miarę, jeżeli ktoś jest normalny, bo też potrafię być wredny, ale jestem w miarę szczery, otwarty. No taki wiecie, zwykły chłopak. Czasami jest to zaleta w dzisiejszych czasach. Yy, na pewno w, w, wydaje mi się, że jestem słowny. Jak coś powiem, to staram się tego dotrzymać. Yy, wydaje mi się, że mam poczucie humoru. Specyficzne, bo specyficzne, ale mam. Wady na pewno mam ciężki charakter, na pewno jestem wychowany w takim modelu rodziny, gdzie to facet teoretycznie rządzi, a tak naprawdę to może i nie i mu się tylko tak wydaje. Jestem dosyć zazdrosną osobą. Tylko, że wiecie, jestem taki, że nie powiem nic, tylko, wiecie, u mnie można sobie przesrać tylko raz. Kobieta nawet może nie wiedzieć, dlaczego się skończył związek. No, i to są moje takie głównie, główne wady. Na pewno jestem oszczędny, co też może być wadą. Tyle, że jestem oszczędny, jeżeli mam wyznaczony cel, a jeżeli już ten cel osiągnę, to potrafię też sobie zrobić jakąś tam przyjemność w ramach nagrody za wyrzeczenia. Więc tak naprawdę uważam to za zaletę. Ale wiadomo, kobiety nie lubią złotów, tak zwanych skarpeciarzy. Gosia, Gosia, gdzie można taką książkę nabyć w DE? Czyli chodzi Ci o to, rzeczy, których nie wyrzuciłem. Nie wiem, bo ja zamówiłem Szczytam.pl jako całą jakby całą paczkę z książkami. Przesyłka mi kosztowała 40 zł za, tą, za tę paczkę, więc najlepiej zamówić kilka pozycji z polskiej księgarni. Agnieszka Jakubowska, co powiedziałby 16-letniej wersji siebie. w Przeszłości? Jakie dałbyś jej rady? Bardzo fajne pytanie. Na pewno bym powiedział tak. Słuchaj, Tomek, nie wszyscy koledzy są Twoimi kolegami, nie zawsze warto się wstawiać za nich, bo nie wszyscy staną za Tomek, będzie potrzeba. Na pewno, żebym był bardziej pewny siebie, śmiały. Na pewno, żebym bardziej zaryzykował, jeżeli chodzi o kontakty z kobietami, bo to nic strasznego. Na pewno i w wieku 21 lat bym sobie powiedział, słuchaj stary, jeżeli zarabiasz w Finlandii duże pieniądze i szef ci proponuje półtoraroczny kontrakt, po którym możesz sobie kupić w wieku 22 lat mieszkanie, to olej te studia, które wybrałeś, nie dlatego, że lubisz, tylko bo będziesz miał inżyniera po tym. A studia sobie zrobisz zaocznie i na kierunku który lubisz więc to bym sobie powiedział na pewno Puma dlaczego mieszkasz za granicą? dla pieniędzy czy grasz na jakimś instrumencie? nie gram jakie znasz języki obce? jak byłem w Skandynawii musiałem się dogadywać po angielsku kali jeść, kali potrzebować pomoc No teraz przez 5 lat no coś tam liznąłem tego niemieckiego czy wrócisz na stałe do Polski? jeśli tak to kiedy i właściwie po co? Wydaje mi się, że wrócę w przyszłym roku w połowie po to, żeby kupić mieszkanie i iść do pracy jak przeciętny Kowalski. Wziąć wieczorem syna albo córkę na kolana. Poczytać sobie książkę. Obejrzeć sobie film ze starą. I być normalnym szarym Polaczkiem. Nie mam jakichś wielkich ambicji. Pozdrawiam cieplutko i wszystkiego co najlepsze z okazji urodzin. Dziękuję. To była Puma. Nie wiem, chyba przestanę robić na tych drutach, bo nie mogę się skupić. Panna Anna, co rozumiesz przez słowo szczęście? Wydaje mi się, że, aby człowiek mógł sobie powiedzieć, że szczęśliwy, powinny być spełnione następujące warunki. Bezpieczeństwo finansowe, czyli po prostu mieć pieniądze, mieć za co żyć, żeby się nie zastanawiać od pierwszego do pierwszego i tak dalej. Musi być kochająca rodzina, czyli nie wiem, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, żebyś czuł wsparcie z tyłu. No i musisz, kurczę, mieć kochającą, kochającą żonę albo kochającego męża, żebyście sobie ufali, żebyście byli sobie wierni, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. I wtedy, kurczę, nic z was nie ruszy, bo zawsze macie: jak nie z jednej, to z drugiej strony wsparcie. Magdalena M. Czy lubisz podróżować? Czy masz wymarzone miejsce, które chciałbyś zwiedzić? 100 lat i spełnienie marzeń, tomku. Powiem wam, Magdaleno, powiem ci szczerze, nie wiem, czy lubię podróżować, gdyż zawsze to był, była podróż za chlebem i nigdy nie byłem na takiej wycieczce, że wyszedłem przed hotel i sobie leżałem tydzień. Iwona, zdrowe szczęścia. Bożena, wszystko najlepszego. Gosia. Ciekawa książka, lubię takie. Aneta Duda, witam. Mam dwa pytania. Co lubisz w sobie? Wyznaję zasadę, że trzeba być człowiekiem, i staram się dawać wszystkim na początku, jakby białą kartkę, którą sobie człowiek sam zapisuje. Jeżeli ktoś jest dla mnie chujem, to niestety ja już to pamiętam do końca życia. Co chciałbyś zmienić w sobie? nie wiem, wydaje mi się, że jestem trochę narcystyczną osobą może chciałbym jakby trochę zminimalizować takiego wewnętrznego krytyka w sobie który ciągle mi mówi ja to źle, tam to źle, wiecie tak sam sobie podcinam jakby gałąź, na której siedzę brakuje mi tej pewności siebie przebojowości a z perspektywy czasu zazwyczaj kończy się tak, że potrafię stanąć na wysokości zadania i na tle innych okazuje się, że wcale nie wypadam tak najgorzej, i czasami mogę przegrywać z osobami, które jakby mają mniejsze kompetencje w jakiejś dziedzinie, a wygrywają przebojowością i pewnością siebie. Chociaż wydaje mi się, że w niektórych aspektach też jestem pewny siebie, więc ja wolę mniej powiedzieć a zrobić, a niektórzy po prostu mnie przekrzykują, więc może to bym zmienił. Iwona jest, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Doris, Częstochowa Ach, te kasztanowe oczy. Przegrałeś. Za Twoje oczy, Twoje oczy kasztanowe. Nie umiem śpiewać. Doris, czy subskrybujesz innych youtuberów? Yy, tak. Chyba dwa zagraniczne kanały albo trzy. Dotyczące montowania filmów i muzyki darmowej i tak dalej Jak się rozwijać na YouTube No i siadam i gadam I malinową Także tak Pytanie numer 4 ulubiony film książka Titanic. Król lew Na pewno inspirował mnie Stanisław Grzesiuk, Charles Bukowski Chociaż trochę mi się już też zmienia pogląd, ale na pewno na każdego autora trzeba trafić w odpowiednim czasie i on jest wtedy wartościowy. A po prostu, jeżeli jak później go hmm, deprecjonujesz. To jest dobre słowo, to znaczy, że już wchodzisz na kolejny poziom. To też jest dobre. Ulubiony kolor. Wydaje mi się, że niebieski. Drugie imię. Piotr. W ogóle, tak wyszedł ten wzorek. Jeszcze daleko. Mała dziurka, ale dobra. Jaki typ kobiet lubisz, nie lubisz? Lubię kobiety zadbane, spokojne, które nie mają kilograma tapety, a ich makijaż jest delikatny. Nie lubię chamskich, wulgarnych, agresywnych dziewczyn, kobiet. Pytanie numer 8. Aha, to było to. Pytanie numer 9. Ile masz rodzeństwa? Mam siostrę i brata. Pozdrawiam. Siostra bliźniaczka, brat starszy. Kim chciałeś zostać, kiedy byłeś dzieckiem? Chciałem zostać piłkarzem, to znaczy była taka bajka Tsubasa, Zorro, generał Daimos. To ja chciałem być tymi postaciami. Gdybyś mógł cofnąć czas, czego na pewno byś nie zrobił. Nie nadszarpnąłbym zaufania osoby, na której mi zależało. Masz osobę, dla której jesteś w stanie zrobić wszystko? No chyba rodzina, nie? Czy miałeś przyjaciela, który cię zdradził? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Masz jakieś fobie. Na pewno nie wiem, jakby ktoś mnie zamknął w wersalce, to bym się pewnie nie czuł zbyt komfortowo. 16. Czy wierzysz w życie pozagrobowe? Nie wiem, czy jest coś takiego, ale też nie mogę powiedzieć, że tam nic nie ma. Na pewno nie jestem przekonany co do tego. Czy wierzysz w przeznaczenie? Wydaje mi się, że tak, ale są też momenty, kiedy musisz pomóc temu przeznaczeniu, bo przeznaczenie może sprawić, że w tym samym momencie, na przykład, tej samej windzie, o tej samej porze, tego samego dnia wsiądzie do niej kobieta twojego życia, ale no, to ty musisz jakby zagadać, powiedzmy, więc przeznaczenie może pomóc, no ale czasami trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. Proszę Cię, nie polecaj więcej książek, bo ja zbankrutuję. Jak Boga kocham. Już mam tyle pozamawiane z Twojego polecenia. Pora. Najwyższej na, odwy na odwyk. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję, Doris. Za super pytania. No, przepraszam Cię. Mam nadzieję, że te książki okażą się fajne. Te, które polecam na weekend. Na pewno przeczytałem i z czystym sumieniem polecam, więc z tymi warto się zapoznać. Nie mówię, nie mówię że jakby nie musicie od razu ich kupować, ale jakaś biblioteka, coś. Sorry, Doris. 11. Ulubiona pora roku. Wydaje mi się, że lato. Wtedy mam więcej energii, bo nie wiem, słońce tak na mnie działa. Okej okay. Nie wiem, jak to wyszło z góry. Sory i tak dalej. Nie tłumaczcie. się. Wzorek wyszedł taki. Jeszcze długa droga. W ogóle w połowie mi się zmienił ścieg. No i tak. To był mój pierwszy QA. Dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję y, osobom, które się udzielały. Naprawdę parę pytań mnie zaskoczyło. Mam nadzieję, że. Przynajmniej w 50% zadowoliłem Was swoimi odpowiedziami. Musicie też mi wybaczyć. Życzę miłego dnia. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Nie, jakoś inaczej to trzeba zakończyć.